Marta Makuch, wiceprezydentka Słupska. W dniu wczorajszym pan minister Mateusz Morawiecki oznajmił, że od 6 maja żłobki i przedszkola mogą być otwarte na przyjmowanie dzieci. Po południu zagłębiliśmy się w wytyczne, które określają, co organ prowadzący, czyli my, samorząd i dyrektorzy muszą zrobić, aby przyjmować dzieci, i niestety te wytyczne są na tyle niekonkretne i na tyle nieprecyzyjne, a jednocześnie wymagające, że nie jesteśmy w stanie na pewno do 24 maja otworzyć żłobków i przedszkoli. Dla przykładu Państwu powiem, że przez brak określenia chociażby liczebności grup musimy stosować przepisy, które obowiązują chociażby hotele czy sklepy, i na podstawie tych przepisów trochę może to zabrzmieć prześmiewczo, ale musielibyśmy chociażby dla grupy żłobków, gdzie średnio w jednym żłobku jest 120 dzieci, a wytyczne mówią o konieczności zapewnienia odpowiedniego dystansu pomiędzy dziećmi, czyli około 2 metrów, patrząc na inne przepisy, musielibyśmy chyba wynająć stadion 650-lecia, aby móc takie maluszki w odpowiedniej odległości posadzić przy jedzeniu czy położyć podczas leżakowania. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo naszych dzieci. Musimy w tej chwili, i robimy już to od dzisiaj, zlecić badanie wody w każdym przedszkolu i żłobku, bo tak stanowią przepisy sanepidu. Musimy zakupić środki ochrony indywidualnej dla dzieci, nauczycieli i opiekunów i obsługi w żłobkach i przedszkolach. Musimy zapewnić odpowiednie środki dezynfekcji. Musimy w każdym przedszkolu i w każdym żłobku mieć co najmniej 1-2 odpowiednie termometry. Także tych wymagań jest bardzo, bardzo dużo. One wymagają czasu, a to co najważniejsze, musimy sami stworzyć takie procedury, które z jednej strony będą zapewniały to bezpieczeństwo, z drugiej strony będą możliwe do wdrożenia, bo jak wiadomo, stadionu raczej nie zorganizujemy, by prowadzić tam opiekę żłobkową czy przedszkolną. Dlatego, drodzy rodzice, apelujemy o cierpliwość, zrozumienie, że kierujemy się przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem naszych mieszkańców. Żłobki i przedszkola do dnia 24 maja pozostaną w Słupsku zamknięte.